Tutaj będzie japońska nazwa. Pierwotnie poziom miał nazywać się Fast Forward, a nie Future Frenzy, co jest dosyć zaskakujące. I z kolejnych takich ciekawostek to pierwotnie ten poziom miał... nie, czekajcie, sorry, nie tą ciekawostkę chciałem wam przedstawić, bo tutaj mam w razie co sobie te takie ciekawostki niektóre zapisane, żeby pamiętać. Również miała pojawić się ścieżka śmierci w tym poziomie. Nawet mogę wam tutaj dać screen z platformy, która miała być jako ścieżka śmierci, ale w ostateczności się tego pozbyli. Nie wiedzieć czemu oczywiście. I tak nie będziemy robili tego poziomu na 100%, dlatego olewam też skrzynki, ponieważ jak zrobimy w tym poziomie relikt i w sumie w następnych dwóch, znaczy w sumie no teraz mogę zrobić, żeby mieć 20 reliktów i żeby odblokować alternatywną ścieżkę, ale chcę mieć w razie co już 25, żeby ostatni poziom w Tiny Warp Roomie zrobić, żeby już nie latać potem i szukać reliktów, a raczej robić. Więc yeah. Na totalnej chillerce lecimy z Koksem, bez robienia żadnych rund bonusowych i tak dalej, po prostu lecimy do przodu. No i mamy teraz właśnie tam Lap Assistance, tylko że oni siedzą w takich spotkach a la Nitrous Oxide. O, tutaj będzie checkpoint. Tak jest. Miałbym normalnie teraz 73, a może 4 życia nawet. Ale trudno, nadrobi się. Tutaj zbyt szybko kwadrat puściłem, przez co stało się, co się stało. A to tu już w ogóle kompletna głupota była. Ale jeżeli chodzi o moje wspomnienia z Future Frenzy, to mogę powiedzieć, że... Kurde, no co jest? Czemu Crash musi tą pikselką atakować... Ach, ten... tą igłę. No i znowu to samo, ja pierdzielę, no kurde, normalnie chcę przejść ten poziom. Jeżeli chodzi o moje wspomnienia za dzieciaka, to ten poziom nie sprawiał mi praktycznie żadnego problemu. Można by powiedzieć, że za dzieciaka zakochałem się w soundtracku i w tematyce tego poziomu. Nie no, to już się po prostu robi kurwa żałosne, naprawdę. Okej. Zaraz będzie checkpoint chyba kolejny. Tea. Już mamy checkpoint. Teraz tylko do samego końca polecieć i ominąć oczywiście nitro i dwie skrzyneczki. No dobra, 133 skrzynki. No a teraz 44, bo wszystkie nitra zostały zniszczone. Więc trzeba będzie teraz tutaj zrobić relikt. Oh yeah. No i dobra. Na razie kryształ chwilowo mamy zebrany. Więc 3 poziomy na 5 zaliczone. Ale zanim polecimy dalej, to czas na relikt. Tak więc ja zaraz wracam do was. Hej Crash. Idziemy dalej z przygodą, a mianowicie mam teraz dla ciebie kilka ciekawostek na temat poziomu Future Frenzy, a mianowicie... Wskazówka numer 1. Możesz przejść przez naukowców poprzez podwójny skok lub wykonanie ślizgu. Wskazówka numer 2. Jeśli chcesz daleko skoczyć, zrób kombinację ślizgu, podwójnego skoku i ataku z obrotu, czyli spin ataku. To by było na tyle, życzę ci powodzenia i obyś nie zginął, bo trzeba uratować świat. No dobra, jesteśmy z powrotem. Tja, już mamy platynowy relikt. I o mój Boże, jak ja musiałem się nacierpieć. To wy sobie chyba nawet z tego sprawy nie zdajecie, naprawdę. Wy sobie chyba z tego sprawy nie zdajecie. No ale dobra. Ponieważ mamy 20 reliktów, to odblokowaliśmy alternatywną ścieżkę do Gone Tomorrow, którą teraz sobie zrobimy oczywiście, ponieważ jak mamy robić od razu, to róbmy od razu. Przynajmniej te tajne poziomy zostawimy sobie na sam koniec. Te takie tajne, ponieważ to jest ostatnia alternatywna ścieżka
w tej gierce. Już nie będziemy do żadnego innego poziomu wracać. Od teraz każdy poziom będzie robiony normalnie na 100%. Future Frenzy. I tak się prezentuje alternatywna ścieżka Future Frenzy. W moim oryginalnym let's playu ja zrobiłem oczywiście montaż tego, co trochę było głupie moim zdaniem, bo poszedłem trochę na łatwiznę. Więc tutaj będziecie mieli pełnoprawny mój komentarz, bo w pierwotnym V1 nie mogliście tego doświadczyć, ponieważ no była muzyka z montażu, która swoją drogą leciała muzyka Entropiego z tego co pamiętam, a później dałem muzykę tego z Crasha The Wrath of Cortex. No i swoją drogą failuję tutaj w tak bardzo bezsensowny sposób i tak bardzo głupi sposób, że chyba zrobię to tak, jak wtedy zrobiłem na Let's Play, czyli po prostu łumpazuką będę wszystko leciał. Ta, oczyszczę sobie przynajmniej drogę w normalny sposób, jak cywilizowany człowiek. Ale za dzieciaka przyznam, że miałem lekkie problemy z tą ścieżką. Dobra, nie będę tutaj nawet mówił, że lekki, miałem wielkie problemy z tą ścieżką. Po prostu jakoś tak nie dawałem sobie rady, przechodząc tę ścieżkę śmierci. Znaczy, w sumie to alternatywną ścieżkę. Ale technicznie możemy podpiąć to jako ścieżka śmierci, bo tutaj jest tyle wrogów napastowanych, że szkoda gadać. Myślałem, że uniknę tego w jakiś sposób, ale przynajmniej checkpoint jest. W sumie to nawet nie zwróciłem uwagi, że jest checkpoint. Bo tak się w sumie skupiłem na tym, żeby ponarzekać trochę na tę alternatywną ścieżkę. Nie rushuj, pomidor, nie rushuj, bo rushowanie jest złe. Atakuj frajerów, jednego i drugiego. No i proszę bardzo, już ich nie ma. Ale to tylko pokazuje, że owoce Wumpa są najmocniejszymi owocami, tak szczerze. Bo serio, żeby owoc Wumpa był w stanie zmieść takiego robocika Cortexa, naprawdę? Serio? No i teraz dostajemy się tak naprawdę do połowy tego poziomu, więc pozwólcie, że zobaczymy się w tym miejscu, kiedy pójdę po skrzynki z początku poziomu, bo teraz trzeba się cofać, niestety. A troszeczkę droga mnie czeka, więc to będzie jedyne cofanie, jakie zobaczycie w tej gierce. No, będzie to jedyne cofanie, bo teraz będę miał checkpoint właśnie tutaj. Fuck! No dobra, moi drodzy, jesteśmy z powrotem. I zaczynamy. 72 skrzynki, w sumie już 74. I teraz robimy poziom legit. Jak widzicie, mamy 62 życia. Pewnie się zapytacie, co się stało, że ja nie mam już 70. Otóż, kurde, tyle razy zginąłem przed checkpointem, że musiałem do tej pierdzielonej alternatywnej ścieżki lecieć, nie? W sensie, wiecie, no, musiałem znowu przez tą alternatywną ścieżkę lecieć. Pierdzielona ścieżka, nie lubię jej, kurde, mega. Striggerowała mnie, nie powiem, że nie. Dobra, wszystkie TNT wybuchły sobie, teraz czas na round bonusowy. Albo rundę bonusową. I tutaj mamy wszystkie moce. W zasadzie to wszystkie, jakie mamy dostępne na chwilę obecną. I tutaj nawet sama runda bonusowa podpowiada, że żeby przejść te rundy bonusowe, to musisz używać tych mocy, które chwilowo nabyłeś. Czyli wiecie, double jump, death tornado spin i tyle. Oczywiście tam o body slamie nic nie ma, no bo po co body slam, skoro nie ma tych pancernych skrzynek. Nie miałoby to nawet najmniejszego sensu, jakby dali znaczek z body slamem. To 111 na 113. Okej, dobra, taka będzie zupa z bobra. Mam nadzieję, że będzie normalnie 100%, bo jak nie, to będzie po prostu ja będę płakał. Dobra, jest, mamy to 100%.
Nawet mogę powiedzieć, że ultra 100%. Bo mamy, kurde, już wszystko, łącznie z platynowym reliktem. Ja pierdzielę, aż idę zapisać, bo naprawdę mam dosyć Future Frenzy. No dobra, pozostają nam tylko dwa poziomy. Sphinxinator oraz Tomb Raider. I chyba zrobimy sobie najpierw Tomb Raider, bo niebieski klejnot, czemu by nie? So, Crash Bandicoot, we meet again. Uka Uka and Dr. Cortex want me to teach you a lesson. Well, I've made a few modifications to my mechanics since our last encounter. So back off or be deleted. Ta chorągiewka doktora Neocortex powróciła również, czyli sam doktor Engine. Tutaj będzie japońska nazwa poziomu. I co ja mogę powiedzieć o Engine? No po prostu to jest klakier, no Cortexa, co ja wam mogę więcej powiedzieć? Po prostu chorągiewka. A jak nie chorągiewka, to piesek Cortexa w sumie. Tak po nim pojedziemy, a czemu by nie? Naprawdę dalej jestem jedną z tych osób, która uważa, że Entropy powinien być przedostatnim bossem, a nie trzecim, bo jednak jest tutaj bardzo ważną postacią, dlatego że on jest odpowiedzialny za Time Twister. A jaki to jest sens w pokonywaniu kogoś, kto jest odpowiedzialny za Time Twister w trzecim Warp Roomie, w połowie gierki, gdzie równie dobrze moglibyśmy teraz z nim walczyć. Miałby to po prostu większy sens moim zdaniem. No ale dobra, moje uwagi zachowam dla siebie, ponieważ pewnie nie każdy chce słuchać na ten temat wywodów, bo wiadomo, no każdy uważa, że hej, ale przecież powinieneś się cieszyć z tego, co masz. Oczywiście cieszę się z tego, co mam, ale patrząc z takiego bardzo logicznego punktu widzenia, to jest bez sensu. Bo idąc tym tokiem, równie dobrze Cortex mógł być trzecim bossem i ten antagonista cały w sumie mógłby zostać już teraz pokonany i tyle by było. Trzeba spojrzeć bardzo z obiektywnego punktu widzenia. A uważam, że Crash 3 pod tym względem, no, troszeczkę daje takie dziwne spekulacje. Ta, ale to była runda bonusowa, którą szczerze mogłem zrobić o wiele lepiej, ale no niestety nie pykło. Za dzieciaka sprawiała mi ona malutki problem, bo miałem podobne fejle do tego, co mogliście niedawno zobaczyć. Jako, że mamy skrzynkę Aku Aku, to prawdopodobnie szykujcie się na to, że będą jakieś podpowiedzi Aku Aku z jego oczywiście strony. No bo w końcu jak jest skrzynka, no to wiadomo, o co chodzi. Tu już nie ma przelewek. I chyba nawet od razu po tym poziomie zrobimy sobie relikt, żeby już po prostu mieć te 25, by odblokować ostatni poziom w tajnym Warp Roomie, żeby go już zrobić po pokonaniu Cortexa. By nie bawić się już później w dodatkowe odblokowywanie. I myślę, że to byłaby najsensowniejsze, co mógłbym wymyśleć. No i mam po ścieżce śmierci. Fajnie. Robimy ten poziom jeszcze raz. Ale to za chwilę. Mam jakiegoś dzisiaj pecha, nie powiem, że nie. Po prostu dzisiaj, kurde, rzeczy, które łatwo bym przeszedł, muszę w bardzo łatwy sposób spierdolić. Nie wiem, czemu tak jest. Po prostu łatwe rzeczy łatwo mogę dzisiaj spierdolić i to mi się nie podoba trochę. I dla osób, co mają, wiecie, bardzo takie cukrowe uszka i nie mogą słuchać takich słów, to bardzo przepraszam, ale niestety taka jest moja natura, że jak się zdenerwuję, to często przeklinam. Staram się oczywiście przekleństwa ograniczyć, ale od czasu do czasu niestety zdarzy się. I tak to jest już rzadkość od tego, co było kiedyś. Teraz trochę rzadziej przeklinam na let's playach. Częściej na live'ach, ale nie na let's playach. Chyba, że będzie to gra, która będzie, wiecie, takim coś a la horrorem, jak Little Nightmares na przykład. Tamto akurat takie słowa mogą się pojawić, dlatego że to jest taki horror bardziej.
Przyznam, że to była prawda. Niech ta sesja się już skończy, co? Niech ja skończę tę gierkę i już miejmy to za sobą. Bo może dzisiaj, jak wszystko dobrze pójdzie, o ile nie będzie to wyglądało jak to wygląda teraz, to dzisiaj możliwe, że całą gierkę już sobie przejdziemy. I wtedy po Crashu trójce wracamy sobie do Mind Over Mutant i Twin Sanity. Ale prędzej najpierw chyba Twin Sanity skończę, bo do Mind Over Mutant trochę mi się nie śpieszy. I żeby nie było, to nie jest dlatego, że o, seria ma mało wyświetleń, mało was ogląda tej serii. Nie, nic z tych rzeczy. Bo seria wbrew pozorom ma naprawdę bardzo ładne wyniki. I to nie wiem, czy jest spowodowane tym, że Mind Over Mutant był mało nagrywany w Polsce, czy po prostu tak bardzo czekaliście na Mind Over Mutant wersję konsolową. Kto wie? Kto wie? No to czeka mnie jeszcze powrót, w zasadzie to dwa powroty. Jeden na relikt, a drugi na klejnot. Ja pierdzielę. Platynowy relikt się udało zdobyć. Teraz przyszedł czas na niebieski klejnot, a to nie będzie takie łatwe. Oj, nie, 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 nie. Tylko zanim to zrobimy, to sobie zapiszmy. Zapiszmy sobie, bo jest to bardzo ważne, jest to... że tak powiem, bardzo ważny element tej serii, tej gry. Whatever. Ja pierdzielę. Ja to muszę się naprawdę poświęcać. Mam nadzieję, że kiedyś mi to będzie wynagrodzone, kurde. Dobra, lecimy z koksem. No i lecimy z koksem. Haha. Z nietykalnością. Znaczy w sumie dobra, już nie z nietykalnością. I żeby nie było, to nie jest desync audio, ale po prostu mam przy okazji dwie maski Aku-Aku. I muszę o tym wspomnieć, żeby nie było, że ktoś mi zaraz będzie wypominał, że o, Pomidor, źle audio zmontowałeś, bo powiedziałeś, że masz nietykalność, a już byłeś bez nietykalności. Ale tak, tak się prezentuje ścieżka śmierci w tym poziomie i przyznam szczerze, że nazwa jest bardzo adekwatna do tego, co tutaj ma miejsce. Bo wbrew pozorom to, co tutaj się odpierdziela, przechodzi ludzkie pojęcie. Tyle nitr, tyle tego wszystkiego, po co to komu? Tylko po to, by uprzykrzyć Yamrajowi życie, bo nie może zdobyć klejnocika niebieskiego. Doprawdy. Serio, Cortex? Wymyśliłbyś coś ambitniejszego, tak szczerze. I tutaj jest jakiś dziwny bug, że włącza się zwykła muzyka poziomu, mimo że jesteś w ścieżce śmierci. I to jest trochę zastanawiające. No dobra, to co? Poziom zrobiony na ultra 100%. Na to wygląda. Nic tutaj tak na dobrą sprawę po nas. Mamy w sumie 4 poziomy zrobione na relikty. Bo tak, mamy Future Frenzy, Tomb Raider, Bye Bye Blimps, Tell No Tales, więc teraz nam zostaje ostatni poziom, czyli Sphinxinator. I wtedy po Sphinxinatorze zrobimy sobie konfrontację z Enginem, szybki relikt i lecimy z ostatnim warp roomem w grze. Sphinxinator! Tutaj będzie japońska nazwa i ciekawostki. Ten poziom pierwotnie miał nazywać się Sphinxter. Pierwotnie w tym poziomie miało być 104 skrzynki, więc mamy jedną ekstra skrzynkę. I miała być tutaj pierwotnie skrzynka z zielonym klejnotem. Tfu, jakim zielonym, ja pierdzielę, jaka skrzynka. Miała tutaj pojawić się jakby platforma z zielonym klejnotem. Ta, do tej ścieżki, w której teraz jestem, trzeba się dostać za pomocą Death Tornado Spin, żeby dostać się do właśnie tam praktycznie żyć. Tamta platforma zabrałaby nas na drugą stronę, więc na razie drugą stroną się nie interesujemy. I teraz praktycznie przez tą całą drogę trzeba wrócić. Omijając przy okazji dwa nitra. No i dobra, lecimy teraz z właściwą ścieżką poziomu. I tak, te skrzynki, te tutaj skrzynki 4, które zniszczyłem na początku, one są mega trolujące, bo za dzieciaka tak na dobrą sprawę nie wiedziałem, że one są tam. Co powodowało, że ja nigdy poziomu nie mogłem na początku zrobić na 100%. Dopiero później odkryłem, że hej, ale
tam są skrzynki za mną. I miałem takie, WTF, co ta gra właśnie najlepszego odpierdzieliła. No, troszeczkę sobie drogę skróciłem, nie powiem, że nie. Mając Death Tornado Spin, to tak na dobrą sprawę jesteście wygrani. No, nieważne co się stanie, i tak uda wam się to wszystko w miarę fajnie ogarnąć. No i tutaj byłaby zielona zamiast niebieska platforma. Teraz polecimy sobie do góry i poświęcimy życie, ponieważ tam będzie na nas klejnot czekał. I będziemy omijać wszystkie stalowe checkpointy, co do joty. Wszystkie stalowe checkpointy omijamy. Lecimy tylko po klejnot i giniemy. Bo serio, jak zniszczymy stalowy checkpoint, to jak wiecie doskonale, już wtedy będziemy się tutaj spawnić. A mi się to troszeczkę, łagodnie mówiąc, nie widzi. Miałbym 76 życie. No jakbym stracił, to miałbym 75, więc tak na dobrą sprawę nic by się nie stało. No jak pech ma mnie spotkać, to już po całej linii niech mnie spotka. Po całej linii, kurwa. Dobra, mamy to. O Jezus Maria, nawet nie wiecie, ile ja tutaj bluzgów wylałem na tę gierkę. W sensie, może nie na gierkę, ale na tą sekcję. O Jezu, jakbyście usłyszeli, ile ja miałem tutaj bluzgów, to naprawdę byście z krzesła spadli ze śmiechu. Naprawdę nie lubię bardzo tej ścieżki z niebieskim klejnotem, what the fuck. Ona za dzieciakami też sprawiła problem. Ale hej, tutaj mamy checkpoint. Szczerze to nawet nie pamiętam, czy tutaj ten checkpoint był. Ale miałbym bekę, gdyby to było wszystko przez to, że zginąłem w niebieskiej ścieżce. Co wygląda na to, że to chyba było prawda, bo tyle razy tam zginąłem, że aż się musiał tutaj DDA odpalić. Przez co dostałem dodatkową ekstra skrzynkę z checkpointem. Ho, ho, ho. Cóż za nagroda. I też czas na rundę bonusową. Która swoją drogą nigdy nie sprawiała mi problemu, jakby ktokolwiek się pytał. Nigdy, przenigdy. A, dobra, zapomniałem. Za szybko podszedłem. Za szybko, zdecydowanie za szybko. To życie zawsze chcę zebrać, bo często robię coś takiego, że zamiast, wiecie, zrobić ten double jump, to po prostu atakuję skrzynkę TNT, co potem nie zdążę nigdy na czas i skrzynka z TNT zniszczy życie i wtedy jest mi przykro, bo jedno życie w dół idę. A tak to sobie przynajmniej nadrobię stracone życia. Raz miałem taką totalną głupotę, że wiecie, aktywowałem TNT i po prostu skoczyłem na platformę z bonusem, co uniemożliwiło mi 100%, bo skrzynka z TNT, mimo że wybuchła, to się nie zaliczyła do totalu i mnie to mega striggerowało. Oj, mega. Dobra, jest. Mamy to. Crash, nie ma luchu i leniuchowania. Mam dla ciebie kilka ciekawostek temat poziomu Sphinxinator. A mianowicie, naciśnij kilkukrotnie spin atak, aby wykonać atak tornado spina, a po prostu wirowania tornado, żeby po prostu lepiej ci się skakało. Powiedzmy. Dobra, źle. Crash, mam dla ciebie bardzo ważną wiadomość. Przestań się leniuchować. Idziemy do roboty, a mianowicie przekażę ci kilka ciekawostek na temat poziomu Sphinxinator. Więc zamieniaj się, przyjacielu, w słuch, bo nie będę powtarzał. Naciśnij kilkukrotnie spin atak, aby wykonać atak wirowania.
Też możesz spamować dłużej spin atakiem niż kiedykolwiek podczas ataku, oczywiście w tornado spin. Jeżeli podczas skoku użyjesz ataku wirowania tornado, możesz skoczyć dalej niż kiedykolwiek wcześniej mogłeś. Pamiętaj o tym, a dużo łatwiej będzie ci się przechodziło poziomy niż dotychczas kiedykolwiek mogłeś. No dobra, no to co, czas na Engina, bo nic nam innego nie pozostało. No a zapomniałem jeszcze, ten low taste trzeba będzie zrobić na 100%. O Jezus Maria, bo tam klejnocika nie mam dalej. O, ja pierdzielę. Nienawidzę ten low taste coraz bardziej, tak szczerze. Coraz bardziej zaczynam nienawidzić ten Long Tails. Ale dobra, niech będzie. Niech po prostu będzie. Ciekawostka już teraz wam powiem. Jak widzicie, Engine tutaj ma miecz świetlny i... zaraz zobaczycie, co się stanie. A to spokojnie. Na spokojnie wam wytłumaczę wszystko, co i jak. So, you want to go a few rounds? When this is over, we'll see who's obsolete! Powiedzcie mi, gdzie widzicie tutaj ten miecz świetny, który był w portalu, kiedy wchodziliśmy do tego poziomu? Bo ja go troszeczkę szczerze nie widzę. Ta, to jest jedna z kolejnych aset, które zostały pozbyte z tej gry. I troszeczkę nie rozumiem czemu. W sensie, okej, okay, Engine mógłby być przy tym trudniejszy, ale przy okazji walka byłaby jakaś taka, nie wiem, ciekawsza, bo powiedzcie mi, to co tutaj jest prezentowane, to wy byście dali to jako, nie wiem, przedostatni boss? Bo ja oficjalnie uważam, że to jest taka obraza dla przedostatnich bossów w grach wideo, tak szczerze. Już prędzej Entropy nadawałby się na czwartego bossa niż to, co mamy tutaj. No serio, konfrontacja nie jest trudna. Dla mnie nawet nie była ona trudna za dzieciaka. A co dopiero teraz, gdy jestem 23-letnim chłopem. Po prostu atakuj te czułe punkty Engina i tyle. I zaraz będziesz miał drugą jakby falę, która jest troszeczkę trudniejsza. Ta druga faza. Nie fala, tylko faza. Proszę bardzo. Do nas dołącza oczywiście Pura, bo któżby inny. I jedyne, co się zmieniło, to to, że struktura tego robota się zmieniła. I dodatkowe punkty są, jak na przykład właśnie ten tutaj z tym żółtym cosiem, co leci w naszą stronę. Lepiej go unikać. Tak samo jak tych fioletowych, napompowanych mocą elektrycznych kul z Dragon Balla. Ale przyznam, muzyka jest bardzo fajna. To jest remix oczywiście walki z Engine'em z Crash'a 2. Bardzo fajny soundtrack. Ogólnie większość soundtracku, jeżeli chodzi o postacie znane z Crash'a 2, to są remixy po prostu, jeżeli chodzi o walki z bossami. I tak, zanim ktokolwiek powie, Pomidor, ty mówisz, że to łatwe, a masz 44% stanu zdrowia. Tak, mam 44% stanu zdrowia, ale nie oznacza to, że to jest trudne. Bo czasami, okej, okay, zdarzy się, że rakieta mnie dorwie i nie będę miał jak nawet uciec. Ale, przepraszam bardzo, halo, halo. Nie oznacza, że to jest trudna konfrontacja, serio. Ja wam to udowodnię, przecież ją nawet przejdę za pierwszym razem. Sami zresztą zobaczycie, że zaraz padnie Engine. Proszę bardzo, nie było to nawet trudne. I tutaj pierwotnie zdobylibyście moc Wumpazuki. It's funny how history repeats itself. Yet again, Engine has failed to defeat you. For this we must destroy you! Oh, my aching head. I'm not feeling myself these days. So the end is in sight.
Gather another 5 crystals, and again you will have foiled my plan. Or will you?